Głupia decyzja, ale jak wolisz. Tylko załatwmy to szybko, zanim zejdą tu żołnierze. Jak mówiłem, jestem do twojej dyspozycji. Te kokot. On mě tady vidí, jak tu zvládnu rozsekat úplně všechny, co tu jsou. A pak se proti mně pustí 1v1. Jistě, skvělá volba, Evalde, máš to všechno srovnaný v palici úplně výborně. Nekryj se furt, ty malá děvko. Jo, cože, jo, jo, myslíš, o, vážně. Jak vykryješ to, o, dobře, tak jo, tohle to bylo slušný. Občas prostě nejlepší řešení je, že když máte dva čuráky, což tyhle ty dva bratři, jak to tak vypadá, velice jsou, tak je nejlepší řešení je prostě vzít oba dva. Oh, pane bože! Oh, pane bože! Tady je tolik toho zlata, že já odsud snad ani neodejdu, to každá ta truhlice má... ty vole, v tomhle datadisku jsem toho utratil sice fakt hodně. Jo, to je dost možná, že... jakoby to jsem dali schválně kvůli tomu, že... Za to slovo tepectví platíte vlastně dohromady 30 tisíc, pokud ho chcete mít na té vysoké úrovni. Na té nejvyšší, na té mistrovský vlastně. Tak jsem dali tyhle ty všechny truhly a asi se očekávalo, že si odehrajete nejdřív tenhle hlavní příběh, nebo aspoň tuhle misi. Tady se napakujete zlatem jako svině. A tady jsi ty parchant jeden zasranej. Vole, musíš prostě... ne, šel si proti nám, sorry no, co se dá dělat. Tohle je celkově pěkně na píču situace, do které jsme se dostali. Ale jsem jediný, který žije a tak je to správně. Tak, moment. Když už jsme tady, tak by byla škoda tu něco nechávat, že jo? Protože strážníci, jo, co ty by s tím udělali? Ty neumíš správně investovat. Ofierská kuše, heleme se. Tak. A výborně. Nákres na jedovatý zmí ocelový meč. Takže je jedovatý. Aby se jmenovali jinak, protože ty zmí meče ty už máme a to jsou ty, kteří jsou na level 2. Ale tohle je teda jedovatý, no dobře. Tak, už jsme sebrali asi skoro všechno. Ono to není tak, že bych ty peníze potřeboval, ale kurva, když už jsme tady, se nedá odolat. Takže to máme nákres na ocelový meč, ten... Jo, ofierská kuše, 200% útočná síla. On to teda není zrovna o moc lepší. Tak jo, tak to je k ničemu. A ne, že by teda u té kuše nějak extra záleželo na tomhle tom. Moment, já si tady musím vzít zpátky svůj equipando. Počkej, kde mám... Jo, aha, já to mám celý přeměněný. Jo. Dobrý, teď už jsme v tom správným. Dressed to kill. Takže máme nákres na ten ocelový meč a poslední, co nám zbývá do toho z mýho setu, z tohohle datadisku, je nákres na stříbrný meč, nebo rovnou ten stříbrný meč. Akorát, že ten je prej až teda na konci, takže tam doufám, že se mi podaří ho získat. Cholerné švědky. Počkej! Oni právě udělali joke na to, že jak vždycky chcete něco sebrat, tak místo toho zhasnete ty svíčky. To ne! To CD Projekt, o, to jsou prostě frajeři, tohle vypadá jako dveře. Ne? Ok, dobře, tak jo, moje zlodějský smysly stojí za hovno. Tak počkej, prošli jsme to tady pořádně, takže tohle vypadá, že by, no já si myslím. Oho. Přes špady vpadá povětře, to musí být přejště, tylko jak je otvořit. Třeba mi něco udělá, jakou kombinaci speciální. Co by tu tak šlo, Možná zaklepat tady na jelena, nebo na srnku. Cože, tady je Excalibur? Jak to, že to Geralt nějak neokomentoval, nebo něco? Proč tam není možnost to okomentovat? Tak, a tohle bychom mohli vzít Yennefer, jasný, ale počkat, co by to... Co tady může být? Uhasit ty ohně možná, pak se to otevře. A ne, počkat, tady něco je. Samopole. Třeba se stát zmyvat. No. A teď se dostaneme někam do stok, do neznámého východu odsud. Dobře, to vypadá. A tady radši nebudu riskovat a vezmu to po žebříku. No dobrý, tak to jsem mohl klidně zariskovat. Jo, kam tohle stop. OK, ještě furt nemáme vyhráno, protože nemáme vůbec tušení, kam nás tohle sakra zavede. Ale zatím to vypadá dobře. Pokud to tady na nás všechno nespadne a nepotkáme Kikimoří královnu, o, to by bylo nehezký, tak bychom měli být OK. Hmm.
A jackpot získává. A jackpot získává. Moment. Ho ho je, yeah! Geralt z Rivie, fuck je. Yeah. Tak, to bysme měli. Padá. Nikdo nic neviděl, páni redanští, tudově tady teďko nejste potřeba v té aukční síni. Oni tady kurva nic nedělaj. No dobře. Tak, teď už je jenom čas se vrátit s tím samotným barákem. Tady, tyjo, Olgier, ten bude nadšenej. Teď Olgier tady vlastně sedí kus odsuď. Ta aukční síň je tamhle. A Olgier celou dobu tady sedí v hospodě. Takže to musel buď vidět, nebo minimálně slyšet, kdyby ho to teda zajímalo. Ono, když ten je smrtelný, tak už tak přestáváte dávat trošku mrk. To já začekám. Chce pogadať. Zamieniam się w słuch. Mam coś dla ciebie. Uwielbiam prezenty, ale wolę rozpakowywać je w samotności. Hej tam, przypilnujcie beczek. Idę pogadać z Geraltem. Chodź. Od razu lepiej. No dobra, to co tam dla mnie masz? Dom Maksymiliana Borsodiego. Zgodnie z życzeniem. Ależ Horst musi się wściekać. Nie wścieka się. Nie? Bo nie żyje. Jego brat zresztą też. I parę innych osób. No proszę. Nie myślałem, że masz jaja, żeby zrobić taką jatkę. Sytuacja wymknęła się spod kontroli. Skąd ja to znam? Pijesz sobie z kompanią, lulki palisz, a potem ni z tego, ni z owego głowy toczą się po ziemi. Nawet nie wiadomo jak i kiedy. Nie śmieszy mnie to. Nie? Czemu? Bo w odróżnieniu od ciebie nie lubię zabijać. Nie płacz nad Borsodimi. Same skurwysyny co do jednego. Jak to? Wiedziałeś, że Horst miał brata? No raczej. Ewald był słynny w pewnych kręgach. Jakich? W takich, w których szlachetni wiedźmini raczej się nie obracają. Mordował za pieniądze. Bez mrugnięcia okiem, bez pytań. Za to zawsze z fantazją. Gdyby nie to przeklęte nazwisko, wziąłbym go chyba do swojej kompanii. Po co ci te papiery? Żeby pogrążyć Borsodich, rzecz jasna. Widzisz, dowiedziałem się o ciekawym zapisie w testamencie seniora rodu, Maksymiliana. Stanowi, że jeśli jego synowie przynajmniej raz do roku na Beletein nie podadzą sobie dłoni, dom aukcyjny ma zostać zlicytowany, a wszystkie pieniądze przekazane na szpital Wilmeriusza. Widać, staruszek przeczuwał, co się święci. Co prawda Horst i Ewald gryzą już ziemię, ale dzięki tym papierom dom aukcyjny nie trafi teraz do ich dzieci. No i szpital będzie miał dość pieniędzy, żeby leczyć sierotki i żebraków pro bono. To bardzo szlachetne z twojej strony. Tak się przejmować potrzebującymi. W dupie mam potrzebujących. Niech zczezną razem z całym miastem. Tu chodzi o jedno. O zemstę. Czym ci tak podpadli ci Borsodi? Też cię kiedyś wywalili z aukcji? Gorzej. Wywalili mnie z własnego domu. Naprawdę cię to interesuje? Inaczej bym nie pytał. Ha, pyskaty jak zawsze. To było tak. Moja rodzina popadła w długi. Chybiona inwestycja w tartak, nieurodzaj, przegrana sprawa w sądzie. Wiesz jak jest. Nieszczęścia chodzą parami. Potrzebowaliśmy parę tygodni, żeby stanąć na nogi. Ale Horst Borsodi skupił wszystkie nasze należności i domagał się natychmiastowej zapłaty. Prosiłem, błagałem, rozdarłem na progu koszulę. Ech, jakbyś grochem o ścianę rzucał. Byłem potem na licytacji. Patrzyłem, jak jakieś perfumowane pizdy kupują szable mojego ojca. Portret grobowy matki. Koński rząd brata. Ech. Dużo Horst zarobił na naszych pamiątkach.
Nie dziwne, że nie zapałałeś do niego miłością. To dopiero początek. Jak rodzice mojej Iris dowiedzieli się, co się stało, zerwali z rękowiny. Innego jej kandydata znaleźli. Zza morza. Myślałem, że zwariuję ze złości. Poszedłem do wyszynku. Pierwsza kolejka, druga. Wdałem się w bójkę, następny kielich, a potem... Poprosiłem o pomoc nieodpowiednią osobę. I co było dalej? Dalej, Wiedźminie, to było jedno wielkie, cuchnące gówno. No, co tak sterczysz? Chcesz coś jeszcze? Czas, żebyś wypowiedział swoje trzecie życzenie. Czekaj, Geralt. Załatwię coś i pogadamy. Hej tam, wyciągnijcie śledzia z beczki. No dalej! Nie ociągaj się! Teraz jesteś gotów mnie wysłuchać? Czy nadal nie obchodzi cię, co mam do powiedzenia? Jestem gotów. Słucham. Dobrze. Wrócisz teraz do swojego pana i powiesz mu, co następuje. Jego żądanie dotknęło mnie do żywego. Zostałem bowiem wychowany w poszanowaniu świętego prawa gościnności. Nie zastosuję się do chamskiego diktum. Rozumiesz? Sprawdzę to, składając mu rychłą wizytę. Pędź więc, co koń wyskoczy i zapowiedz mnie. Zrozumiałeś? Tak, zrozumiałem. Przepuśćcie go i oddajcie mu konia. Chodź, Geralt. Wyjdziemy na zewnątrz i pogadamy. Ofirczycy mawiają, że o ważnych sprawach powinno rozmawiać się pod gołym niebem, żeby mieć bogów za świadków. Spełniłem dwa twoje życzenia. Teraz czas na trzecie. Jesteś pewny siebie, co? Dumny, ufny we własne siły. Niczego się nie boisz. Trzecie życzenie, jeśli łaska. Mutacja pozbawiła cię uczuć. Powiedz, kochałeś kiedyś? Ale tak prawdziwie. Ne, to není tak, že by mě mutace zbavila citu, to je jenom to, že se nevyžívám v tom, když mi tady nějaký zasranej kozácký čurák háže hovna do ksichtu. Do piči už ale. Nemám ochoty na pogaduszki. Muszę coś dla ciebie zrobić, więc powiedz co. Prawdziwy profesjonalista, co? Ja myślę, że tylko udajesz zimnego zabójcę, ale tak naprawdę, jak ja, szukasz nowych doznań. Chcesz sobie udowodnić, że potrafisz jeszcze coś poczuć, że została w tobie resztka człowieczeństwa. Też byłbym dobrym Wiedźminem, tylko widzisz, nie znam drogi do Kaer Morhen i nie dostanę medalionu. Przestań pierdolić. Nadal czekam na trzecie życzenie. Ależ jesteś uparty. Niech będzie. Posłuchaj, miałem kiedyś żonę. W dniu, kiedy widziałem ją po raz ostatni, dostała ode mnie fioletową różę. Przynieś mi ten kwiat. Chciałbym sobie przypomnieć, jak wyglądał. Ile czasu minęło. Róża na pewno już zwiędła i rozpadła się w proch. Chciałeś życzenie? To masz życzenie. Spełnij je. Ja ruszam w odwiedziny do Beztrwogiego, ale zostawię tu jednego z moich ludzi. Powie ci, gdzie mnie szukać. Oczywiście, jeśli ci się powiedzie. Powiedz przynajmniej, gdzie znajdę twoją żonę.